Witam Was moi drodzy, jestem Lighton44, a to moja retro garciarnia. Dzisiaj na tapet bierzemy Commodore PC20 i spróbujemy w nim zainstalować kartę CF. Tą kartę, którą właśnie montowałem też w moim 8088 PC-ciku. No i w sumie to jest bardzo podobny komputer, tylko po prostu z stajni firmy Commodore. To jest klon PC-ta. To jest dużo mniejsza obudowa, taki zgrabniejszy ten komputerek jest. Jak widzicie, też jest do tego monitor, też firmy Commodore. Też taki właśnie 9-pinowiec, tylko ten jest bursztynowy, kiedyś go już Wam pokazywałem, to jest taki zwykły monochromatyczny. I zobaczymy, czy to uda się odpalić. Mam taki podobny komputer już, PC10, to jest ta sama płyta, wszystko to samo, po prostu jak był sprzedawany, to PC10 to była taka najuboższa wersja, wzbogacony właśnie chyba o dysk twardy, też było PC20, w ten sposób to było jakoś tam numerowane, natomiast płyta była taka sama i w jednym i w drugim. Tutaj, no w moim PC10 właśnie tam już jest dysk twardy, także to jest wersja, można powiedzieć, taka PC10 napis, ale już jest PC20. Natomiast tutaj nie ma dysku i zamiast dysku właśnie spróbuję włożyć tą kartę. To jest, przypominam, karta ISA 8. Do tego mamy właśnie CF-kę włożoną już z DOS-em. No i tam jeszcze parę gier, tam różne programy. No i zobaczymy, jak to będzie działać. W takim razie przystępuję do rozkręcania. Komputerek przystosowany już do odkręcenia. No to odkręcamy, to jest prosto, bo mamy tak, dwie śruby z tyłu i po dwie z każdego boku. No i tak prezentuje się komputerek w środku. Tutaj mamy procesor. Tutaj akurat jest, zaraz sobie poświecimy, ale to był chyba Siemens, tak? Tak. Siemens 8088. Miejsce na koprocesor. Tutaj mamy. No i co? I trzeba teraz to podłączyć i zobaczyć po prostu, czy to działa. No i odpalmy go. Pokazuje, że mamy LPT, mamy COM, port myszki, RTC. Tutaj myszkę trzeba wkładać tą komodorowską, bo zwykła pecetowa może niby uszkodzić płytę. Zliczanie RAMu. Drugi raz test. 640 kilobitów. No i tak, nie ma nic w stacji A. W ogóle coś było. Teraz zobaczymy, czy ona w ogóle działa. Nie pamiętam, co tu było, słuchajcie. Tak dawno go temu odpalałem, że już nie pamiętam. Ale nie mam w ogóle tego klawiatury podłączonej. Dobra, to jeszcze go wyłączymy. No i podłączmy tą piękną właśnie komodorowską klawiaturkę. Ona jest od kompletu właśnie. Tylko, że od mojego PC10. No ale to jest, tak jak powiedziałem, ten sam komputer. Dobra, poszukajmy tego łącza gdzieś tutaj. Gdzie ono jest? No oczywiście nie mogę wyczuć. Muszę wysunąć. No tak. Tak chciałem go podłączyć, słuchajcie, jak normalnego peceta. A tutaj się podłącza z boku. O, tutaj jest klawiatura. Dobrze. Czyli mamy podłączone wszystko. Monitorek widać. W ogóle widzieliście, jaka szybkość uruchamiania się, od razu praktycznie system się ładuje. Popatrzcie jeszcze raz. I od razu mamy obraz. Może zmniejszę. O, tak, zrobimy, żeby się lepiej widzieli.
co tam się mieści na monitorze. Jakoś go tu się rozjaśniało chyba. No, teraz widać mocniej. Dobrze. Wróćmy F1. Cały czas errora pokazuje, jakiego widzicie. Bet A, czyli to A nie działa. To co to jest? A to jest dyskietka 720. Startowa DOS-u, czyli po prostu nie działa stacja dyskietek. I ta chyba też nie działała. O ile dobrze pamiętam. Ale gdzieś ostatnio robiłem dyskietkę. Zaraz. Tutaj mam, ale na razie nie będę go sprawdzał. Na razie wyłączę. I spróbuję zainstalować właśnie tą kartę CF. Zobaczymy, czy to zadziała. Nie przykręcam na razie, tylko odpalam. No i słuchajcie, karta działa. I proszę bardzo. No i działa. No i mamy, zobaczcie, po włożeniu karty tylko od razu domyślnie chcę czytać ze stacji A, która niestety nie działa. A może ta jest A? Nie. Jest tylko druga podłączona, czyli to jest A. Dobrze, to spróbujemy jeszcze odpalić. Czyli tak, karta CF, jak widzicie, bez problemu działa. Od razu ją mogę przykręcić. No dobrze. Możemy sobie odpalić dla ciekawości. O, powiedzmy tak. Tak. I posłuchajmy, jakie tu dźwięki wydaje, jak to wygląda na takim monitorze. No, ten bursztynowy chyba ładniejszy jest. Kwestia gustu oczywiście, ale jakoś mi się chyba bardziej podoba ten bursztynowiec. Ale to też jest fajne. Muzyczka podobna. PC speaker. Karta ładnie tutaj sobie, jak widzimy, druga dioda, znaczy, że coś doczytuje. No i właśnie, tutaj nie ma żadnego przycisku turbo, czyli nie możemy turbo wyłączyć, turbo jakby w ogóle tu nie istniało. Co tutaj mamy? Właśnie, na tamtej płycie było coś turbo i był przełącznik, słuchajcie, i można było spowalniać, albo jak ktoś woli przyspieszać, natomiast tutaj działa to dużo wolniej. Ten PC, słuchajcie, jest zdecydowanie wolniejszy od tego poprzedniego, z poprzedniego odcinka. Tamten działał właśnie przy obniżeniu taktowania procesora, tak mniej więcej, jak ten tutaj. No, może dlatego, że to był inny procesor. Tutaj, słuchajcie, jest procesor Siemensa, a w tamtym tajemniczym komputerze, jak go nazwałem, mieliśmy klon AMD. No dobrze, wyłączmy to na razie i sprawdźmy, co jest z tymi jeszcze napędami. Teraz może podłączę ten 525 jako główny. No i sprawdźmy, czy to coś w ogóle działa. Gdzieś tam weźmy sobie jeszcze, włóżmy tą dyskietkę startową. I zobaczymy, czy ono w ogóle działa. Ta stacja oczywiście.
Coś tam zamieliło było słychać. Nie ma nawet próby, zobaczcie czytanie. Nie ma nawet próby. Oj, co ciekawe, zobaczcie, że teraz nie chce zadziałać karta CF. Ciekawe. A jak odłączę zupełnie? No i zobaczmy teraz. A zobaczcie, tu mamy już no, porty, które są zintegrowane z płytą główną, natomiast pecety tamtych czasów właściwie miały karty wkładane, które umożliwiały dopiero podłączenie czegoś pod LPT, czy koma, czy coś tam, no nie? Tutaj jest to zintegrowane. Pewnie oczywiście nie wszystkie. O, i teraz tak, teraz zobaczcie, działa. Jak widzimy, dioda znowu mruga, tutaj mamy piny, możemy sobie wyprowadzić to jako właśnie dioda dysku twardego. Także trzeba to ładnie, słuchajcie, wszystko przejrzeć, bo stacje nie wiem, czy w ogóle działają, chyba nie działają. Coś tu było przy nich robione, jak widać, to było jakieś tam przez kogoś rozkręcanie, nie przeze mnie. Tutaj nie ma żadnej zworki, to też jest dziwne. Coś powinno być. To jest w ogóle taka przystawka do tych właśnie PC, amigowych stacji. Wkładamy coś takiego i wtedy mamy przelotkę taką i mamy PC-towską stację. No ale tak czy siak, słuchajcie, no na chwilę obecną komputer już jest, że tak powiem, działający. Tylko nie ma działających. Nie ma działających stacji, natomiast no już jest funkcjonalny, ponieważ mamy dysk. No i właśnie, zobaczcie, i tutaj znowu no w tym momencie, jak nie działają stacje, no to właściwie jest bezużyteczny taki komputer, ale z tą kartą CF możemy sobie ją przecież wyjąć, podłączyć do innego komputera, zgrać oprogramowanie i proszę bardzo, będzie działający komputer w pełni. Co prawda przy wyłączonym, inaczej się nie da, no ale mimo wszystko, słuchajcie. No dobrze, ta karta na pewno tu zostaje. Na pewno już jej nie będę wyciągał. Po to zresztą została kupiona, ale trzeba się zabrać jeszcze za to, za te stacje, spróbować coś z nimi zrobić, żeby to działało wszystko razem, a nie tylko karta CF. No dobrze, słuchajcie, dzisiaj był taki szybki odcineczek sprawdzający, czy PC20, w tym przypadku, kiedy nie ma dysku twardego, to tak naprawdę jest to PC10, czy on zadziała z kartą CF. Dla przypomnienia pokazuję, takie to było właśnie urządzonko, tak, pod łącze 8-bitowe i mamy kartę CF. Bardzo fajna konstrukcja. To jest mój drugi PC, w którym już to zastosowałem. No i tutaj akurat w tym przypadku dało mu to życie, bo skoro nie działają te stacje, no to tylko i wyłącznie teraz ściągnie właśnie jakiś system z karty CF. Tak czy siak, trzeba się temu jeszcze przyjrzeć. Także mam co robić, widzę tutaj. Na szczęście mam, słuchajcie, drugi ten PC10, co mówiłem, czyli druga taka sama płyta. Mogę, słuchajcie, to wszystko po prostu porównać z tamtym komputerem, poprzełączać, jakieś zworki właśnie tutaj powkładać, bo na pewno muszą być. Tam jestem przekonany 100%, że powinna być jakaś, przynajmniej jedna zworka. Ale mogę też przetestować później właśnie na tamtym PC-cie, czy tam coś zadziała, jedna z tych stacji, a może dwie. Dobrze by było, chociaż tylko jedna zadziałała, już byłoby super. No dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Taki, tak jak powiedziałem, króciutki odcineczek. Ale będą kolejne, także zapraszam na kolejne. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!